Narysowałem trójkąt o zupełnie przypadkowych wymiarach i oznaczyłem miary jego wewnętrznych kątów. Miara tego kąta to x, tego kąta y, tego z. I to, co chcę w tym filmie udowodnić, to to, że suma miar kątów wewnętrznych trójkąta x dodać y dodać z jest zawsze równa 180 stopni. Żeby to zrobić, chcę wykorzystać naszą wiedzę o dwóch prostych równoległych. Przeciętych trzecią prostą i o kątach tak zwanych odpowiadających, które powstają w przypadku takiego przecięcia. Żeby to się dało zrobić, przedłużymy boki trójkąta. W tej chwili są one odcinkami prostych. Zróbmy z nich proste. Jeżeli przedłużymy odcinek w nieskończoność, w jedną i w drugą stronę, to powstanie prosta. W tym przypadku pomarańczowa prosta. Narysuję teraz prostą, która jest równoległa do tej pomarańczowej prostej i jednocześnie przechodzi przez ten wierzchołek trójkąta. Łatwo wykonać taką konstrukcję. Zaczynam w tym punkcie i przesuwam się w tym samym kierunku, co ta pomarańczowa prosta, równolegle do niej. W takim układzie te dwie proste nigdy się nie przetną. Niebieska ani się nie zbliża, ani nie oddala od pomarańczowej. I w drugą stronę to samo. Te dwie proste są równoległe, ta jest równoległa do tej. I odwrotnie, oczywiście. Teraz zrobię to samo z pozostałymi dwoma bokami trójkąta. Ten bok też przedłużymy w dwie strony, żeby stał się prostą. I widać wyraźnie, że jest to prosta przecinająca te dwie proste równoległe. Nie jest do nich równoległa, więc je przecina. Jeżeli mamy dwie proste równoległe i trzecią, która je przecina, to muszą się tu pojawić kąty odpowiadające. Widać, że ten kąt tworzy prosta przecinająca i prosta pomarańczowa. I moje pytanie do Was: jaki kąt jest dla niego kątem odpowiadającym utworzonym przez prostą przecinającą i prostą niebieską? To jest kąt u góry po prawej, na tym skrzyżowaniu prostych. Tutaj kąt odpowiadający też musi być kątem u góry po prawej. Miara tego kąta również wynosi x. I nie wiem, czy już zauważyliście, ale pojawił nam się kąt wierzchołkowy dla kąta x. Po drugiej stronie przecięcia tych dwóch prostych znajduje się kąt, którego miara również wynosi x. Powtórzmy całą tę operację jeszcze raz dla ostatniego boku trójkąta przedłużmy go w obydwie strony. Teraz jest to prosta, również prosta przecinająca dwie proste równoległe. Tak samo jak prosta fioletowa. I tak samo można powiedzieć, że kąt Y utworzony przez dolną prostą równoległą i zieloną prostą przecinającą musi mieć kąt odpowiadający utworzony przez górną prostą równoległą i zieloną prostą przecinającą. Ten kąt Y leży po lewej stronie przecięcia prostych, tu u góry też po lewej stronie przecięcia prostych leży kąt, którego miara również wynosi Y. Jaki kąt jest kątem wierzchołkowym dla tego kąta Y? Ten. Więc on też musi mieć miarę y. No i ostatnia prosta naszego dowodu, bo tutaj widać, że kąty o miarach x i z mają wspólne ramię i wspólny wierzchołek. W takim razie miara tego kąta to x dodać z, a ten kąt, x dodać z, jest kątem przyległym dla tego kąta, którego miara wynosi y, a suma miar kątów przyległych wynosi 180 stopni, czyli x dodać z. Plus miara kąta fioletowego y przyległego do kąta czarnego równa się 180 stopni, bo suma miar kątów przyległych wynosi 180 stopni. I właśnie udowodniliśmy, że suma miar kątów wewnętrznych trójkąta x dodać z dodać y, można oczywiście zapisać to w kolejności alfabetycznej, gdybyście tak woleli, x dodać y dodać z. Udowodniliśmy, że równa się 180 stopni.